bardzo się cieszę, że już teraz widzimy w tych ostatnich próbach, że był to trafiony wybór. Pogłębiacze Pereł to bardzo piękna opera, ale bardzo rzadko grana. Wybrałam ją dlatego, że z paru powodów oczywiście. Chciałabym, żeby to była bardzo widowiskowa opera, a ta daje takie możliwości, jest inspiracją dla reżysera i dla dyrygenta do zrobienia wielkiego, pięknego widowiska z racji właśnie tak skonstruowanego libretta, ale także jest stulecie w tym roku hali stulecia i chciałam, żeby też zaakcentować to, że my od 97 roku już gramy tutaj opery w tej hali, a że zamysłem znakomitego architekta, który tą halę budował, Maxa Berga, było to, żeby w hali nie tylko odbywały się wystawy, meetingi, różne wielkie kongresy, ale także by były wykonywane dzieła muzyczne, bo przecież w 1913 roku zaczęto od 9 symfonii Ludwika van Beethovena. Więc wybraliśmy dlatego taki tytuł Pogłębiacze Pereł, bo wszyscy we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku marzymy o tym, żeby ściągać do hali, do naszych teatrów, do naszych instytucji artystycznych najlepsze rzeczy, a więc te perły, które będą mogły podobać się publiczności z całego Dolnego Śląska. Ściągamy też bardzo wielu turystów, nie tylko z Polski, ale bardzo wielu mamy zagranicznych turystów. W tej chwili przyjeżdża na Pogłębiacze Pereł aż z 80 różnych turystycznych firm. Tylu przyjeżdża widzów, więc to jest bardzo ważne. Z wielu, wielu krajów, a więc oni nie tylko będą na naszym spektaklu, ale przy sposobności zobaczą kawałek przepięknego Dolnego Śląska. Ta historia dotycząca Pogłębiaczy Pereł jest fantastyczna, ponieważ muzyka jest pełna namiętności, pełna wielu subtelnych uczuć, ale także mówi o poczuciu obowiązku, o umiejętności wyboru pomiędzy obowiązkiem i uczuciem, i miłością, a także wiele też mówi na temat przyjaźni pomiędzy, takiej męskiej przyjaźni i też umiejętności rezygnacji z własnych ambicji, z własnych żądz i celów w imię przyjaźni do drugiego człowieka. Oczywiście wszystko jest umieszczone w orientalnym klimacie. Pierwszy raz coś takiego robimy, ponieważ nigdy nie graliśmy opery takiej, w której akcja odbywa się na Ceylonie, a więc wschód. Mamy bardzo piękne kostiumy stylowe. Uczyliśmy się, jakie były zwyczaje w tej społeczności. To jest społeczność bardzo bogata, ponieważ Pogłębiacze Pereł otrzymują znakomite wynagrodzenie za wyłowione perły. Natomiast cały czas nad tą społecznością jednak czuje się, że wisi taki strach przede wszystkim o życie. Dlatego, że żywioły morskie bardzo często wciągają w te głębiny nie tylko statki, ale przede wszystkim ludzi, nie wracają do swoich domostw i okupują swoim życiem możliwość wydobycia tych pereł, możliwość zarobku. Jak w każdej operze jest trójkąt miłosny, opera nie kończy się happy endem, kończy się w połowie, ponieważ jeden z bohaterów, który rezygnuje ze swojej miłości i uwalnia uwięzioną parę zakochanych, sam pada ofiarą i zostaje spalony żywcem na stosie. Tutaj w hali można też dostawić krzesło jeszcze, więc my, jeżeli ktoś chciałby jeszcze przyjść, to nawet jak już słyszę, że tych miejsc nie ma, to proszę się zgłosić do kasy i na pewno nikt nie odejdzie od tej kasy z niczym, ponieważ myślę, że tak piękną muzykę, tutaj jest tyle hitów takich. Myślę, że prawie wszyscy znają arię Nadira, tylko nie wiedzą, że to jest właśnie z tej opery melodia. Wspaniały duet, a też przepiękne, zbiorowe, kolorowe duety. Bardzo gorąco zapraszam wszystkich Państwa z całego Dolnego Śląska, z Wrocławia i oczywiście turystów z Polski i z zagranicy. Trzy spektakle w
tym tygodniu to jest 8, 9, 10, każdy o godzinie 19 i następny tydzień, znowu weekend, 15, 16 i 17. Zapraszam bardzo, zapraszam w imieniu całego naszego znakomitego zespołu.